Witam serdecznie moją społeczność YouTube'ową. Mamy nowe nagranie, nowy wywiad. Wiecie, że tutaj będziecie poznawać fajną wiedzę i fajnych ludzi. Dzisiaj mam Igora. Cześć. I Igor jest osobą, która jest, zajmuje się ruchem. Jest osobą bardzo aktywną. I może powiedz jakoś tak bardziej specyficznie, precyzyjnie przedstaw się, żeby ludzie, jasne, którzy mnie oglądają, a Ciebie jeszcze nie znają, dobrze Cię po prostu poznali. Jasne. Cześć, witam serdecznie. Mam na imię Igor. Tak jak Maciek wspomniał, zajmuję się ruchem. Jestem trenerem personalnym i ekspertem metody MoveNat, czyli wszechstronnego podejścia do aktywności fizycznej, do ruchu. Przede wszystkim pracuję z moimi podopiecznymi, ale też zajmuję się krzewieniem podejścia takiego bardzo wszechstronnego do tego, jak się człowiek powinien poruszać, w jaki sposób powinien trenować i jak powinien żyć. Okej. No dobrze, czyli jak to, może powiedz, jak to wygląda w tym momencie z tą aktywnością fizyczną u ludzi, nie? No bo chyba jest troszkę już nie tak, nie? Troszkę jest to, myślę, upośledzone, może można powiedzieć, no bo chociażby wiemy, że aktywność fizyczna jest jakąś formą wydatkowania energii, a z tego roku, z tego co pamiętam, już 56% Polaków ma nadwagę lub otyłość. I co to ciekawe, jest zatrważające. Tak, i co ciekawe, ponad 70% mężczyzn ma otyłość lub nadwagę, więc jako reprezentujący tutaj tą męski pierwiastek, coś jest nie tak. Zdecydowanie. Co tak, tu się dzieje w ogóle? Jesteśmy coraz mniej aktywni, masz rację. Statystyki niestety pokazują to, jak to wygląda. Albo jesteśmy w ogóle nieaktywni jako społeczeństwo, albo jesteśmy aktywni w bardzo określony, wyspecjalizowany sposób i w bardzo ograniczony sposób. Jakby popadamy ze skrajności w skrajność. W trakcie naszej ewolucji przechodziliśmy różnego rodzaju etapy, ale na każdym tym etapie byliśmy bardzo aktywni. Musieliśmy zapewnić sobie poprzez naszą aktywność sposób na przetrwanie. Musieliśmy zdobyć jedzenie, zdobyć pożywienie, musieliśmy zbudować schronienie, dostarczyć sobie różnego rodzaju jakichś tam dóbr, więc musieliśmy siłą rzeczy być cały czas aktywni. W obecnym XXI wieku, gdzie tak naprawdę wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, tej aktywności mamy zdecydowanie za mało i coraz mniej, bo nawet nie musimy tak naprawdę już iść do restauracji, żeby zjeść posiłek, tylko wystarczy kliknąć gdzieś parę razy na przyciski i pizza przyjeżdża do domu. I teraz nie musimy nawet wydatkować energii, żeby tą pizzę spalić, więc ten problem otyłości i brak ruchu to jest bardzo, bardzo mocny temat. Natomiast tej aktywności, jeżeli już mamy, to i tak ona jest bardzo wyspecjalizowana, bo po prostu idziemy w jakiś konkretny sport, bo wydaje nam się, że pójście, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu na siłownię, czy pobieganie 3-4 razy w tygodniu, nie wiem, po 5-10 km to załatwi robotę, ale niestety tak nie jest. No generalnie też to się nazywa taką tak zwaną spontaniczną aktywnością fizyczną, nie? Mhm. Czyli że ty wybierasz czasem tą trudniejszą formę, powiedzmy, przemieszczania się może w tym sposób. No ta spontaniczna aktywność to głównie jest jakieś tam przemieszczanie się w tak. obecnych czasach, nie? To troszkę tego brakuje. No ale z drugiej strony wiemy, że ta przyszłość nasza, no to jest raczej kierunek, co się dzieje, tak. nie jakiś tutaj przypadkowy, no bo to już też trwa latami, ten spadek aktywności fizycznej i tak naprawdę co pokolenie fizycznie, no jesteśmy słabsi, bo też nie wiem, czy gdzieś to Ciebie to trafiło, ale też co jakiś czas w szkołach podstawowych wykonuje się jakieś tam czynności, więc jest jakaś powtarzalność, tak. nie? Więc można zobaczyć na przykład, jak to daleko skoczy, jak to daleko, mhm. jak to się ile razy pociągnie, jak to powiedzmy zwis zrobi długo na drążku, więc mamy powtarzalność, no widać tutaj w cyfrach to mocno, tak. nie? Ciekawe, w którą stronę to jakby pójdzie, no bo ewidentnie jest obrany kierunek w stronę mniejszej aktywności fizycznej i jak Ty w tym wszystkim się też odnajdujesz, no bo wiadomo, że to jest Twoja praca. Tak, to jest moja praca, właśnie przeciwdziałanie temu, co się dzieje. To przeciwdziałanie polega na przekazywaniu pewnych wartości
uczeniu pewnych rzeczy, pewnych zachowań i wplatanie tych zachowań w takie życie codzienne, bo już nie zmienimy świata, nie będziemy żyli utopijnie. Zmierzamy w coraz, że tak powiem, coraz szybszym tempem, coraz bardziej zcyfryzowany świat i czy tego chcemy, czy nie, będzie to tak szło. Natomiast to, na co my mamy wpływ, to tak jak mówiłeś, na tą tak zwaną aktywność spontaniczną. Czyli wybieramy tak naprawdę, są bardzo podstawowe rzeczy, ale o których bardzo często zapominamy. Wybieramy zamiast przejażdżki samochodem, możemy się przejść pieszo. Zamiast schodów ruchomych możemy iść schodami zwykłymi. Także tutaj staramy się po prostu poruszać w miarę możliwości jak najwięcej, bo tego ruchu mamy niestety coraz mniej. I moja praca polega na tym, żeby uświadamiać ludzi i odpowiednio ukierunkowywać, żeby zadbali o tą aktywność na co dzień. A powiedz może, bo masz tak zwany, propagujesz ruch naturalny, nie? Tak jest. Dobrze mówię. I powiedz, czym się charakteryzuje i czym tak naprawdę dla człowieka jest ten naturalny ruch? Jest to tak naprawdę ruch pierwotny. W trakcie ewolucji naszych ludzkich, że tak powiem, lat zaczęliśmy, może inaczej, ewolucja spowodowała to, że zaczęliśmy się poruszać w taki, a nie inny określony sposób. Każda istota porusza się w swój określony sposób. Lew porusza się jak lew, chcąc na przykład zdobyć pożywienie. Małpa porusza się jak małpa. Każde inne stworzenie porusza się na swój określony, indywidualny sposób. My jako ludzie na przestrzeni ewolucji ukształtowaliśmy pewne zachowania ruchowe, tak żeby móc przetrwać i przedłużyć nasz gatunek. I ten ruch to jest połączenie różnych cech motorycznych i różnych sprawności motorycznych, takich jak na przykład umiejętność chodzenia na długie dystanse, umiejętności biegania, pływania, umiejętności walki, żeby poradzić sobie w sytuacjach zagrożenia, czy umiejętności wspinaczkowe lub na przykład umiejętności podnoszenia, przenoszenia, rzucania i łapania. I ruch naturalny to jest tak naprawdę połączenie tych wszystkich pierwotnych wzorców przemieszczania się i wzorców aktywności w jeden tak naprawdę kompleks. Okej. I powiedz mi w tych tutaj czasach, która z tych aktywności, bo generalnie tutaj też wcześniej rozmawialiśmy o tym podejściu takim właśnie tego sportu, nie? I też rozmawialiśmy, że wybieranie takiej aktywności, na przykład mam syna i chciałbym, żeby on grał powiedzmy w piłkę i ono, to już wybranie tej aktywności takiej mocno wyspecjalizowanej jak dyscyplina sportowa, a nie po prostu zabawa, no prowadzi do jakiegoś, jakby nie było ograniczenia w tym ruchu. My chcielibyśmy jakby uzyskać tą wszechstronność i po prostu przełożyć to na jakby życie codzienne. No i powiedz, jak to jest z tym przekładaniem, bo wiadomo, jeżeli ktoś pójdzie na przykład na piłkę nożną, no to w zasadzie umiejętności jakichś nie nabierze tych z ruchu naturalnego, który wymieniłeś. Nie ma tam tego. Tak. Nie? Teraz bardzo mamy takie podejście w kontekście sportu, w kontekście aktywności fizycznej, jest to bardzo takie redukcjonistyczne podejście. Bardzo wyspecjalizowane podejście do sportu powoduje różnego rodzaju albo ograniczenia w ciele człowieka, mówiąc o mobilności, elastyczności, w sile i wytrzymałości również, albo powoduje zatracanie pewnych umiejętności ruchowych, do których zostaliśmy stworzeni. I teraz jeżeli zbyt wcześnie wejdziemy w etap specjalizacji, czyli od małego zaczniemy uprawiać określony sport w bardzo wyspecjalizowany sposób, narażamy się na bardzo duże ryzyko kontuzji. Wypalenie sportowe to jedna para kaloszy, ale wzrasta duże ryzyko kontuzji i upośledzenie kompetencji fizycznych, takich jakby globalnych kompetencji fizycznych. Czyli w zasadzie to można powiedzieć, że to tak, bo to jest taki trochę przekaz do ludzi, którzy mają swoje dzieci, jak oni powinni tą aktywność wybrać, no bo to trochę trudne może być teraz, zwłaszcza, że ty też już ją w jakimś tam stopniu tracisz. Jakie powinno się ukierunkować jakby to dziecko na aktywność fizyczną, przynajmniej jak ty byś to zrobił jako osoba, która się tym specjalizuje? Bo ja wysłałem na jiu-jitsu, przepraszam, sam chodzę z dziećmi na jiu-jitsu, ale jest oczywiście tam trener, czy też ściankę wspinaczkową. Jiu-jitsu są dla mnie takie aktywności, powiedzmy, które chciałbym, żeby uprawiały, ale jest pełno różnego ruchu po prostu wokół. Tak. Nie? To jest jakby kluczowe. I jak ty
byś dał taką może radę też dla osób, które chcą, jak do tego mają podejść, na co powinni zwrócić uwagę, gdzie to dziecko ukierunkować, czy może nie ukierunkowywać je, w ogóle dać jakąś przestrzeń ogólną, otwartą, jak byś to widział? Ja myślę, Maciek, że generalnie obranie takiej ścieżki, jaką ty obrałeś, czyli przede wszystkim pokazanie swoim pociechom możliwości, jakie niosą za sobą różnego rodzaju aktywności fizyczne, pokazanie im, że mogą popływać, pokazanie im, że mogą pójść na matę, na przykład na jiu-jitsu czy na judo, które notabene i tak bardzo wszechstronnie rozwijają organizm, szczególnie młody organizm, uczą pewnych ciekawych rzeczy, jak na przykład umiejętne upadanie, przewroty, co jest bardzo, bardzo istotne. Ale generalnie pokazanie i swoją osobą, i swoim podejściem, zaangażowaniem, to, że ja jako rodzic na przykład uprawiam dane sporty, pokazanie swoim przykładem, ale też pokazanie możliwości, jakie mamy do zaoferowania w kontekście różnych metod ruchu. Ważne, żeby to było bardzo wszechstronne, czyli można pokazać, że mamy, tak jak mówiłem, pływanie, jiu-jitsu, mamy wspinaczkę, mamy bieganie, mamy aktywności spontaniczne i pozwolić dziecku eksplorować i nabrać chęci do eksplorowania różnych aktywności, a nie ukierunkowywanie tylko na jedną określoną dyscyplinę sportu. No bo też tutaj takie, powiedzmy, problematyczne jest to, że sami często gdzieś w tych obowiązkach codziennych mamy problem jakby z tym, nie? Ale może to dziecko być też dla nas taką impulsem do tego, że może się też spojrzeć jakby na siebie, nie? I nie tego dziecka, wiesz, ja mam, powiedzmy, nadwagę, brzuszek, to i tak dalej, a teraz mój powiedzmy syn czy córka zostanie piłkarzem. Ja teraz wszystkie te swoje jakby braki czy coś jakby próbuję przerzucić. Przerzucam, nie? I ono ma zostać tym sportowcem. Albo ja nie spełniłem jakichś swoich rzeczy i te oczekiwania, które gdzieś tam mam w stosunku do siebie niespełnione, przelewam jakby na to dziecko. A powiedz, ile tak czasu powinno się dziennie, powiedzmy, spędzać, ruszać i tak dalej? Jak można to określić w ogóle? Nauka mówi, żeby być zdrowym, zachować pełne zdrowie, witalność, trzeba ćwiczyć od 30 do 60 minut aktywności dziennie. Minimum 3 razy w tygodniu. Natomiast ja uważam, że generalnie tego ruchu i tak mamy zdecydowanie za mało w porównaniu do tego, co robimy, czyli coraz częściej niestety gdzieś tam bardzo dużo siedzimy. Siedzimy w domu, siedzimy w pracy, siedzimy w komunikacji miejskiej, czy to nawet w samochodzie, czy w pociągu, w autobusie, ale generalnie większość czasu gdzieś tam spędzamy w pozycjach siedzących, więc staramy się ruszać najczęściej jak to możliwe. I teraz bardzo ważne jest, żeby rozgraniczyć ruch i trening, bo to są dwie różne rzeczy. Jeżeli ktoś ma jakieś aspiracje sportowe albo chciałby osiągnąć jakieś konkretne wyniki w sporcie czy w jakiejś tam określonej dyscyplinie czy aktywności fizycznej, to powinien się ukierunkować i powinien robić jakiś tam określony trening. Natomiast oprócz tego treningu powinien też zacząć się ruszać spontanicznie jak najwięcej, jak najczęściej. I tak naprawdę nie ma określonej ilości czasu. Im więcej, im częściej, tym lepiej. Ważne, żeby to była aktywność spontaniczna, mądra aktywność przede wszystkim. Wyjście po prostu codziennie na godzinny spacer, to już będzie in plus dla naszego zdrowia, dla naszej formy. Plus dodatkowo można robić jakieś inne rzeczy po drodze, na przykład pójść sobie pobalansować w trakcie spaceru po nie wiem, zwalonym pniu drzewa, po krawężniku. Już kształtujemy pewne inne cechy motoryczne, tak jakby przy okazji. Okej, bo to już wymaga takiego trochę odnalezienia w sobie chyba wewnętrznego dziecka, nie? Bardziej. Tak. Myślę, że trochę się boimy jako dorośli gdzieś tam wygłupić się i nawet czasami pobawić się, ale myślę, że ten pierwiastek dziecka, on w nas jest i czasami nawet krzyczy do nas, żebyśmy się trochę tą aktywnością pobawili, ale my jako dorośli mamy jakieś tam ograniczenia narzucone kulturowo może albo wewnętrznie, że coś nam nie wypada, czegoś nie powinniśmy, jestem za stary, jestem za stara, już tego nie mogę zrobić, a wręcz przeciwnie, myślę, że warto czasami gdzieś tam puścić tą wodzę i dać sobie możliwość na aktywne i spontaniczne poruszanie się. No bo tutaj też w takim tej właśnie spontanicznej aktywności się chyba określa, że te 10 tysięcy kroków to takie minimum dziennie, nie? Chyba tam około 5 kilometrów trzeba byłoby przejść, żeby w ogóle ten układ krążenia przepompował sobie tą krew, nie? Tak, to jest takie niezbędne minimum, natomiast też
warto, żeby pomyśleć troszeczkę o tych 10 tysiącach krokach nieco inaczej niż tylko z takiego matematycznego punktu widzenia, bo tak, to prawda, te kroki są bardzo istotne, te ilości, natomiast one powinny być robione nie na bieżni w siłowni, tylko na przykład pójść sobie do parku. One nie powinny być robione dreptaniem na klatce schodowej, bo czasami też spotkałem się z takim podejściem, że zegarek mi pokazał, że jeszcze muszę zrobić 5000 kroków, no to ja wychodzę na klatkę schodową i chodzę góra-dół, żeby tylko nabić sobie kroki, bo to też nie tylko o liczbę chodzi, ale też te wszystkie inne pozytywne aspekty czerpania, które czerpiemy z aktywności na świeżym powietrzu. Czyli zamiast pójść na siłownię, pochodzić na bieżni, pobiegać, czy gdzieś tam dreptać sobie w pomieszczeniu, poszlibyśmy na spacer, wystawilibyśmy się na ekspozycję, na światło słoneczne, dotlenili i to na pewno dużo więcej nam da niż same tylko suche patrzenie na cyferki. No, to jest, ja też gdzieś tam chodzę na te treningi, gdzieś na sali również, no bo te parterowe treningi to są na sali, chociaż ja preferuję wszystkie aktywności na dworze. I widzę tych ludzi na tych bieżniach, jak zasuwają, to mi się zawsze kojarzy z tymi chomikami takimi, nie? Co się kręcą w tych rolkach, tak. Zwłaszcza, że to przecież nie jest problem gdzieś tam wyjść. Ale też sama nawet taka mechanika działania takiego biegu jest zupełnie inna, nie? I trochę co innego jest, jeżeli grunt się nie rusza i ja się od tego gruntu odbijam, a co innego jest, jak grunt się przesuwa i ja tylko podskakuję do góry, a ten grunt jakby leci, nie? Oczywiście, więc że inaczej tak. Pracują mięśnie w ogóle. Inaczej pracują mięśnie, ale też inaczej pracuje cały aparat ruchu. Nasze ciało dostosowuje się do środowiska, w którym biegamy. Inaczej się biegnie po bieżni, inaczej na przykład w lesie, gdzie są różnego rodzaju pagórki, korzenie, wyboje. Zupełnie inaczej nasze ciało zaczyna reagować. Ciało to jedna rzecz, ale jeszcze zupełnie inaczej pracuje mózg, kiedy to otoczenie się zmienia w trakcie biegania, kiedy mózg odbiera różnego rodzaju sygnały ze stopy odnośnie podłoża, odnośnie środowiska. Także biegając w terenie versus bieganie na bieżni, to są po prostu dwie różne rzeczy i to jest aktywność i tutaj spalamy kalorie i tutaj, ale 100% bije na głowę bieganie w terenie, bo po prostu czerpiemy mnóstwo różnych korzyści z tego tytułu. Jeszcze też ogólnie wiadomo, najlepiej byłoby gdzieś nie mieć butów, nie? Chyba przy tym, bo też widziałem, jak ilość połączeń, powiedzmy, albo ośrodków, które w mózgu się aktywują w momencie, jak są buty, jest zupełnie inna, jak tych butów nie ma, nie? Inaczej pracuje organizm. Zdecydowanie pracuje inaczej, z tym, że tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, zdejmując buty. Warto przede wszystkim przyzwyczajać stopy, bo kulturowo jesteśmy tak przyzwyczajeni, że chodzimy w tych butach tak naprawdę od dziecka i cały czas jesteśmy w butach, nawet bardzo często się mówi, że w domu załóż kapcie. No i ta stopa generalnie jest odcięta od podłoża, w związku z tym te wszystkie receptory są troszeczkę tak jakby uśpione i nie odbierają dostatecznie tych wszystkich bodźców z podłoża. I teraz jeżeli przykładowo cały dzień spędzamy w obuwiu i wyjdziemy sobie pobiegać na zewnątrz, zdejmiemy buty, to możemy tak naprawdę niestety sobie zrobić krzywdę na początku. Więc warto najpierw przyzwyczajać stopę, zacząć od spacerów po nierównym terenie, rozmasować sobie troszeczkę tą stopę, gdzieś tam pomobilizować ją, przyzwyczaić i wzmocnić i dopiero później przechodzić do coraz intensywniejszych marszów czy nawet marszobiegów, a później przejść do biegania, które zupełnie inny wymiar biegania, biegając boso, a biegając w obuwiu. To trzeba po prostu tego doświadczyć. No zupełnie jest inaczej, bo generalnie człowiek wtedy sobie uświadamia, że na przykład jak nie ma tej amortyzacji, to już nie może tak sobie lecieć, załóżmy, na piętę z takim uderzeniem, tak. Gdzie tam jest kość praktycznie. Zmienia się technika biegania. No, czy bardziej na tą przednią jednak część zupełnie inaczej się przemieszcza. A trochę mi jakby to pokazuje, że ogólnie jakby bieganie nie do końca jest tą aktywnością, że jednak chodzenie jest główną aktywnością, a nie bieganie. Tak. I że taki duży przeskok. Ja widzę też, że ludzie jakby to bieganie wybierają jako taką, jeżeli nie wiem, chcę schudnąć, to idę biegać. Taką, nie? Podstawową aktywnością. Tak, od razu się kojarzy z bieganiem. Tak naprawdę wiele ludzi nie potrafi dobrze chodzić, dobrze ustawiać stopy bezpośrednio jakby pod środkiem ciężkości, a co dopiero mówiąc o bieganiu, gdzieś tam, gdzie stawy, ścięgna, więzadła nie są przyzwyczajone. Nie mamy odpowiedniego balansu, równowagi, więc to bieganie to jak najbardziej tak, ale myślę, że gdzieś tam
wplecione w późniejszym etapie. Natomiast tak jak mówisz, najbardziej pierwotną dla nas aktywnością jest po prostu chodzenie, którego mamy bardzo mało tak naprawdę. Większość ludzi opiera swoje chodzenie na dojściu z garażu do samochodu, z garażu później do pracy, do biura, później z biura z powrotem do samochodu i z samochodu do domu, ewentualnie gdzieś tam krótki spacerek marketowym, że tak powiem, parkingiem, robiąc zakupy, więc tego chodzenia generalnie mamy coraz mniej. I taką aktywność podstawową, jaką jest chodzenie, powinniśmy wplatać na co dzień. To się wydaje prozaiczna rzecz, ale takiej, której niestety bardzo często brakuje. Najlepsze jest właśnie to, że nie ma czasu, nie? Teoretycznie. Że brakuje po prostu czasu, to jest zawsze wytłumaczenie, nie? Tak. I ten brak czasu generalnie jest tak czymś takim, co będzie zawsze. Zawsze się będzie ciągnął ten brak czasu, nie? Ogólnie, jeżeli chodzi w ogóle o nogi, nie? To ja mam tak zdeformowane nogi przez buty, że one są w kształcie butów, nie? To jest w ogóle najlepsze, nie? I ja zawsze się zastanawiałem, bo mam dosyć szerokie nogi i generalnie za każdym razem, jak miałem buty, to zawsze wszystkie buty mi pękają z boku, nie? I te nogi chcą aż tych butów wyjść, nie? A te buty je normalnie tak ukształtowują, ale to myślę, że dużo osób będzie miało coś takiego, nie? Że tak zdeformowane nogi, nie? Od tych. Przemysł obuwniczy, nie wiem kto wymyślił obecne obuwie, ale ktoś chyba miał bardzo złe zamiary wobec ludzi. Ale na szczęście już, że tak powiem, rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie przemysł obuwia tak zwanego minimalistycznego i butów typu barefoot. Oczywiście nic nie zastąpi chodzenia bosu, no ale żyjemy w takim społeczeństwie i w takiej kulturze, że no nie zawsze wszędzie można i wypada chodzić boso, no ale można gdzieś tam się zaopatrzyć w buty minimalistyczne, które mają szerokie przody, że tak powiem, i są bardziej anatomicznie dostosowane do naszej stopy. Mhm. One też chyba podeszwa, nie? Mają też cieńszą podeszwę. Tak, przeważnie są to zero dropy, czyli nie mają żadnego tam podwyższenia na napięcie i są cieńsze. Zupełnie inaczej się chodzi. No ja osobiście chodzę cały czas. Też masz takie, nie? Tak, akurat. Ja po prostu rozciągę nam te buty i one się takie stają. Nie? Tak, ewentualnie pytanie, można jakieś prawidła gdzieś tam wstawić. Pytanie, co się stopa wytrzyma, to czy nie? A five fingersy na przykład robiłeś? Też stosowałeś? Mam do biegania, stosuję tak? Do treningu five fingersy. Jak to oceniasz? Five fingersy oceniam, są bardzo na pewno wygodne. Z praktycznego punktu widzenia trzeba mieć skarpetki, troszeczkę jest to problematyczne wkładanie i wyciąganie tych stópek z butów, ale oceniam bardzo pozytywnie. Oczywiście jakby nie to, że reklamuję te buty, z własnego doświadczenia wiem, że sprawdzają się świetnie, tylko to tak jak mówiłem wcześniej, trzeba stopniowo stopy przyzwyczajać, bo są sytuacje, gdzie teoretycznie but się wydaje bardzo zdrowy, funkcjonalny i bardzo dobry dla naszej stopy, dla naszego układu ruchu. Natomiast po założeniu takiego buta, gdzie stopa nie jest wcześniej przyzwyczajona, może dojść do kontuzji. Więc przede wszystkim powinniśmy zadbać o przystosowanie naszych stóp do zmian, które będą następowały, czyli stopniowe mobilizowanie stopy, stopniowe wzmacnianie stawu skokowego, tych wszystkich ścięgienek, więzadełek w stopie i dopiero później coraz częstsze chodzenie boso po różnych powierzchniach i nawierzchniach i przerzucanie się powoli w jakieś tam obuwie minimalistyczne i mówię na razie tylko na początku w kontekście chodzenia, dopiero w późniejszym etapie można przejść do treningu i do biegania, bo to już jest troszeczkę wyższy etap, przepraszam. No to trochę tak wbrew myślę temu, co większość osób by zrobiła, nie? Czyli dowiedziałaby się, że takie coś jest i po prostu pierwsza rzecz by zakupiła coś takiego, nie? Tak. I są sytuacje, gdzie buty minimalistyczne są promowane jako te zdrowe właśnie, na przykład five fingersy, że są odpowiednie, ale wiele opinii spotkać, że okej, założyłem buty, zacząłem biegać i doznałem kontuzji, więc wcale nie są takie zdrowe, tylko że nie zapominajmy, że mamy zamkniętą stopę przez większość dnia, przez praktycznie całe swoje życie, więc ta stopa potrzebuje najpierw takiego uwolnienia, że tak powiem, przygotowania, przystosowania, żeby można było to bardziej rozwijać. Okej. A powiedz mi jakoś przy takiej praktyce codziennej, nie? I wiadomo, jaki mamy styl życia, bardzo mocno oparty mimo wszystko o siedzenie. Są jakieś takie elementy, o które powinniśmy szczególnie jakby zadbać, albo one powinny wejść w taką rutynę jakby codziennej naszej aktywności, żeby
żeby jednak tą sprawność, tak jak mówisz, w naturalny sposób utrzymywać. Nawet nie mówię w tej chwili o bardziej takich ruchowych niż jakichś obciążeniowych rzeczach i tak Rozumiem. Dalej. Ja generalnie staram się też moich podopiecznych edukować w takim nurcie tak zwanych przekąsek ruchowych, wykonywanych tak jakby przy okazji w ciągu dnia, no bo tak jak też wspomnieliśmy, gdzieś tam ten świat pędzi do przodu i nie zawsze starcza nam czasu na jakąś konkretną aktywność, a jak jeszcze dokładamy do tego życie zawodowe, życie prywatne i mnóstwo innych rzeczy, które gdzieś tam robimy po drodze, nie zawsze po prostu starcza czasu na jakieś dodatkowe rozciąganie czy ćwiczenia wzmacniające, bo jak mamy pomyśleć, że jest godzina 20, ja jeszcze mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, rano wstaję do pracy, a jeszcze fajnie by było się porozciągać, to zazwyczaj gdzieś te wymówki wchodzą w grę i twierdzimy, że nie mamy czasu. I to, co ja promuję, to jest na przykład w miarę możliwości przesiadanie się z krzeseł, z foteli, z ławek na ziemię. Możemy, jeżeli ktoś ma oczywiście możliwość pracy zdalnej, to tym lepiej. Zamiast pracować przy biurku na krześle, można usiąść w różnych pozycjach, siedzieć na ziemi, pracować. I przy okazji możemy robić wiele innych dla nas pozytywnych, zdrowych rzeczy. Na przykład pracować nad mobilnością, elastycznością ciała siedząc na ziemi, na przykład w siadzie skrzyżnym, w siadzie rozkrocznym, w siadzie prostym. Tych siadów tak naprawdę metoda ruchu naturalnego MoveNaut zawiera całe mnóstwo, całe jakby spektrum, gdzie możemy wpleść. I nie trenując, nie robiąc ruchów takich dodatkowych, dedykowanych pod jakąś tam konkretną aktywność, zaczynamy powoli uplastyczniać nasze ciało. To, co jeszcze bardzo pozytywnego możemy wpleść, to praca nad oddechem w trakcie siedzenia na ziemi. Mhm. To jest jakby dodatkowa rzecz, która jest robiona przy okazji. Możemy pracować tutaj przy laptopie, jednocześnie się rozciągając, mobilizując, wzmacniając i oddychając poprawnie. Mhm. I przeniesienie się na ziemię w trakcie pracy, ale jeżeli nawet ktoś nie ma takiej możliwości pracy zdalnej, pracuje załóżmy gdzieś tam w biurze, i nie ma możliwości usiąść sobie na tej ziemi, to możemy te wszystkie aktywności, które robimy po pracy, wykonywać w pozycji siedzącej na ziemi. Czyli zamiast oglądać w wygodnym fotelu ulubiony serial, czytać książkę, to możemy przenieść się na ziemi, położyć sobie jakąś tam poduszeczkę na podłogę, położyć sobie karimaty i usiąść na przykład, usiąść w siadzie skrzyżnym i posiedzieć chwilkę. Więc to jest jakby taka alternatywa i jednocześnie metoda pracy nad sprawnością fajne. Taką podstawową. Fajne, bo w ogóle te niskie pozycje mają to do siebie, że one są po prostu niewygodne. Tak. Nie? Tak, one są niewygodne i one mają być niewygodne. Do krzesła. Tak, w przeciwieństwie do krzesła. I one właśnie mają być niewygodne, bo cały właśnie szkopu polega na tym, że poprzez tą niewygodę zaczynamy się wiercić, zaczynamy zmieniać pozycję, zaczynamy się poruszać, a krzesło daje, czy fotel daje nam to, że nam jest wygodniej i my zazwyczaj zasiadamy w konkretnej określonej pozycji. I to jest dla nas zgubne, nie konkretnie siedzenie, bo bardzo często siedzenie jest demonizowane. Nie tyle demonizowane, co po prostu nie jest temat wyjaśniony do końca, bo siedzenie samo w sobie nie jest złe, tylko siedzenie i trwanie długotrwale w danej pozycji jest dla nas niekorzystne i złe. I teraz nawet jeżeli ja bym usiadł w super idealny, ergonomiczny dla siebie sposób i siedział w ten sposób przez 8-10 godzin, to ono nie będzie dla mnie w żaden sposób zdrowe, nawet minimalnie. Natomiast kiedy ja usiądę sobie w siadzie skrzyżnym, teraz tego może na kamerze nie będzie widać, ale mogę zmieniać pozycję, usiąść bardziej w ten sposób, czy założyć noga na nogę, czy położyć nogę bardziej do tyłu i teraz w trakcie siedzenia, jeżeli ja sobie zmieniam tę pozycję wielokrotnie, to ja zaczynam się ruszać i przeciwdziałam zesztywnieniu ciała, przeciwdziałam przykurczom mięśniowym. Jednocześnie pracuję nad stabilizacją tułowia, co jest bardzo, bardzo istotne. No to ten taki ruch, bo wiesz, bo ruch naturalny może też tak naprawdę się zmieniać, nie? W sensie takim, że no jeżeli zmienia się środowisko, zmienia się otoczenie, to sposób poruszania też się zmienia, no i będziemy musieli tej aktywności szukać, no przy tych czynnościach, które wykonujemy teraz też. Dokładnie tak. Jednym z takich podstawowych, z podstawowych rzeczy, które gdzieś tam polecam moim podopiecznym, to wypicie kawy w pozycji przysiadu. Spróbujcie sobie zrobić taki challenge, zapaszcie sobie kawkę, jak macie chwilkę, usiądźcie sobie w przykucu tak zwanym słowiańskim albo w przysiadzie głębokim i wypijcie sobie tą kawę, siedząc cały czas w tym przysiadzie. Nie będzie to łatwe, ale myślę, że wielokrotne wykonywanie tego
ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku sprawi to, że wasze stawy na pewno wam za to podziękują. Tych pozycji przysiadu może być wiele. Japoński sposób siadania typu seiza, gdzie siadamy pośladkami na piętach, podkurczamy nogi, już daje nam pewną pozycję, w której możemy mobilizować i uelastyczniać ciało. I jednocześnie tak naprawdę możemy robić dodatkowo coś. Na przykład rozmawiać przez telefon w tej pozycji. Bardzo często gdzieś tam rozmawiamy przez telefon, siadamy sobie w wygodnym krześle, fotelu albo po prostu stoimy, a możemy usiąść w jakiejś określonej pozycji, która dla nas i tak będzie korzystniejsza niż siedzenie w fotelu. No czyli to tak naprawdę nie jest jakiś tam sposób, ten brak czasu nie jest tym czynnikiem, który ludzie po prostu faktycznie mają, nie? To jest raczej takie, powiedzmy, usprawiedliwienie, bo z tych rzeczy, co mówisz, no to tutaj nie chodzi o wygospodarowanie sobie jakiejś specjalnej też przestrzeni na ten ruch i tak dalej, tylko po prostu inne podejście do życia ogólnie, nie? Tak. To jest taka trochę filozofia, żeby spojrzeć na to życie może nie z perspektywy szukania najwygodniejszych rozwiązań, tylko po prostu gdzieś właśnie tych trudniejszych opcji, nie? Tak, tych trudniejszych. Ty też wcześniej powiedziałeś, ja też takie coś kiedyś zastosowałem, właśnie z tymi ruchomymi schodami, że jeżeli miałem opcję wyboru, to zawsze wybierałem trudniejszy sposób przejścia danej drogi, nie? Tak. To jest coś, co myślę, powinny osoby sobie gdzieś tam wdrożyć w takie życie, żeby nie iść cały czas na tą łatwiznę i nie iść cały czas w stronę tej wygody. Często tak, ja akurat w oddechowych rzeczach mam, że ktoś coś wykonuje, jakieś ćwiczenie i mówi, no ja nie mogę tego zrobić, bo to jest dla mnie trudne, nie? Ja mówię, no to właśnie dobrze, bo to ma być trudne. No jeżeli jest trudne, no to super, właśnie znalazłeś to, co ma być. Wychodzisz poza tą strefę komfortu i to jest pierwszy etap zmiany, że coś tam się zaczyna zmieniać, coś się dziać. Tak, tak, tak. Tak, nie? Bardzo często właśnie wplatanie tej aktywności nie jest łatwe, ale też... Szukanie tych wymówek może być spowodowane tym, że nie do końca mamy odpowiednią wiedzę, jak to zrobić, bo wiemy, że trzeba coś zrobić, ale nie mamy na to pomysłu. Możemy przeczytać, że musimy się ruszać, że musimy się rozciągać, że musimy trenować, ale kiedy życie i pęd życia nam na to nie pozwala, no to stwierdzamy, że po prostu na to nie mamy czasu. Tylko, że jeżeli mamy odpowiednią wiedzę i wiemy teraz, na przykład, jak powiedzieliśmy sobie tych parę fajnych zdań, że możemy wplatać te tak zwane przekąski ruchowe w ciągu naszego dnia, wypić sobie tą herbatę, kawę w pozycji przykucu, czy... Ostatnio się spotkałem z czymś takim, gdzie możemy dodać mielenie kawy w zwykłym młynku w pozycji przysiadu. Okay. I już spędzamy chwilkę gdzieś tam ruszając się. Czyli tak, po prostu tak. Wystarczy pewna wiedza, pewien pomysł, jak możemy efektywnie to wpleść w nasze życie, nie poświęcając bardzo dużej energii na to, przestrzeni, czasu, zasobów, a możemy wiele korzyści z tego osiągnąć. A powiedz mi, bo tutaj powiedziałeś, że właśnie problem jakby z tą czasem, z wiedzą, jak to zrobić, może z taką kreatywnością po prostu, tak. Nie? A ty jakieś takie źródła swojej inspiracji ruchowej, jakieś osoby, którymi masz takie rzeczy w ogóle, że na przykład ktoś jest takim twoim mentorem tak, odnośnie ruchu? Tak, odnośnie ruchu mam wielu mentorów tak naprawdę, natomiast jeżeli chodzi o ruch naturalny, jest to Erwan Likor, twórca metody MoveNat, jest to na przykład Katie Bowman, która jest biomechaniczką i jakby edukatorką ruchu naturalnego również. Jest wiele takich osób, wiele postaci i staram się też obserwować tak naprawdę otoczenie i naturę. Ja też bardzo mam takie antropologiczne obserwacje. Jeżeli wiem, że coś powinienem zrobić, to się zastanawiam, jak robili to nasi przodkowie, w jaki sposób się poruszali, co robili takiego, że nasz gatunek przetrwał do obecnych czasów. Jak moglibyśmy to zrobić, żeby dalej zachować tą sprawność i zdrowie. I na podstawie obserwacji natury, na podstawie obserwacji otoczenia i ludzi, którzy mnie inspirują, wyciągam pewne wnioski, wdrażam to i u siebie, bo tym żyję tak naprawdę, to nie jest tylko sucha teoria, ja po prostu tak żyję, funkcjonuję. No i przekazuję inaczej też to moim podopiecznym. Inaczej bym cię nie zaprosił, jakbyś nie był dobry. Miło mi, dzięki. Okej. Czyli troszkę chcielibyśmy też tutaj, w sumie ty byś odczarowywał jakby to, że właśnie ta przestrzeń, że jednak to jest kwestia bardzo drobnych czasem rzeczy, które się powtarza wielokrotnie. Tak. I poszukać sobie troszkę takich w życiu codziennym
Może trudności do pokonania, jak te gdzieś tam schody czy coś, nie musi to być spektakularne. Tak. Spektakularne. Iż na pewno szukanie niskich pozycji jest tym, co jest ważne, żeby częste zmiany jednak następowały. To jest też coś, co mi właśnie, to co mówisz, jest coś, co mnie skłoniło właśnie, żeby dziewczyny moje sztuki walki też robiły. Czyli te niskie pozycje, tak. Ten podpór, który daje jakby też rozwój mocno core'u. Tak. Nie? To jest coś fajnego, co można gdzieś tam zbudować. Też w pozycjach siedzących, tak dodam, w tych niskich pozycjach na ziemi zupełnie inaczej pracuje przepona, to w kontekście oddychania. Kiedy siedzimy na krześle, siedzimy gdzieś tam w fotelu, to te czynniki środowiskowe powodują nieodpowiednią pracę przepony, co też ma wpływ na oddech, a jak wiemy tutaj, oddech ma mnóstwo, bardzo duży wpływ na mnóstwo innych rzeczy, jeżeli chodzi i o zdrowie, i o sprawność. Także siedzenie na ziemi to nie jest tylko samo siedzenie, ale to jest zadbanie o swoje zdrowie i sprawność. Naprawdę z pozoru niby nic, ale całościowo jednak dbamy o to wszystko. Ta powtarzalność, nie? Bo też z ludźmi jest też tak często, że oni się dopiero orientują, jak coś jest nie tak, jak już jest nie tak. Nie? Jak już jakieś dolegliwości są bólowe na przykład, nie? Gdzie to już wtedy jest trudno i trudno się z czegoś takiego wychodzi, a właśnie takie drobiazgi, w cudzysłowie, o których tutaj ty mówisz, mogłyby zapobiec takim częstym problemom, jak na przykład rwy kulszowe. Oczywiście, nie? Że tak. To jest bardzo, bardzo popularna rzecz. Tak. Czyli przez ten sposób jakby ciągły nacisk na ten kręgosłup i tak dalej. No już nie mówię tutaj o tych rzeczach oddechowych, o których mówisz, no bo ten taki, powiedzmy, każda stabilizacja wymaga pracy mięśni oddechowych. Tak. Leżenie najmniejsza, stabilizacja stanie największa. Tak. Także dosyć istotny element. No bardzo ważne, żeby tą uwagę właśnie zwrócić z tego powodu, że na te wszystkie takie drobiazgi, o których tutaj mówimy, z tego powodu, że tak naprawdę o nie się rozbija, nie? Nie rozbija się o te aktywności dwa razy w tygodniu, nie? Na siłowni, w zamkniętym pomieszczeniu, przy sztucznym świetle, głośnej muzyce dalej, nie? Tego szukamy takich drobiazgów i to jest taka właśnie cenna, myślę, informacja dla was. A powiedz tak, żebyśmy to wszystko tak jeszcze trochę zamknęli i podsumowali, jakąś taką wskazówkę, poza właśnie tutaj, albo możesz też mnie podsumować jeszcze z tych rzeczy, co mówiłem, dla osoby, która to oglądnie i szukałaby trochę więcej jakby tej aktywności, nie? Co tak jakby podsumowując odmyślników powinna zrobić. Poza tym, że może się do ciebie udać. No, oczywiście, jak najbardziej zapraszam. Natomiast chciałbym, żeby po tym wywiadzie, po tej naszej rozmowie, każdy z widzów, ze słuchaczy zapamiętał jedną rzecz. Dodajcie do swojego życia przekąski ruchowe. Tak jak staracie się odżywiać swój organizm od środka, spożywając odpowiedniej jakości jedzenie, staramy się spożywać określoną ilość posiłków dziennie, czasami dodajemy jakąś formę zdrowej przekąski, jakiś tam owoc, orzechy, czy jakby abstrahując, ale jednak staracie się odżywiać swój organizm. To postarajcie się też zmienić sposób myślenia i odżywiać organizm poprzez ruch w formie tak zwanych przekąsek ruchowych. To, co już powiedzieliśmy, przesiadanie się z krzeseł, z foteli, z jakichś fajnych sof na ziemię, to już jest pewna forma przekąski, ale taką formą przekąski też może być czasami wyjście do parku, spojrzenie w dal, pooddychanie, spojrzenie gdzieś tam w otwartą przestrzeń, stanie na jednej nodze w trakcie, skupienie uwagi na czymś konkretnym, wplatanie takich drobnych rzeczy, które tutaj, tak jak Maciek powiedział, tworzą jedną dużą całość, spowoduje to, że będziecie dbali o swoje zdrowie nie tylko na jednostce treningowej, nie tylko na jakiejś tam sesji jogi czy to, co robicie, ale zadbacie o to na co dzień, bo tak samo jak chcecie być dotlenieni, chcecie żyć, funkcjonować, to tych oddechów w ciągu swojego całego dnia robicie mnóstwo. To jest już pierwszy wzorzec ruchowy, że tak powiem, sam oddech. To ten wzorzec oddechowy przerzućcie na wzorzec ruchowy i starajcie się ruszać przez cały dzień. Nie mówię tutaj w żadnym wypadku, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, o trenowaniu przez cały dzień, bo to jest zupełnie inna rzecz, ale wykonywanie drobnych rzeczy, które przyczynią się do waszego zdrowia. Czasami
nawet jeżeli czujecie taką potrzebę odpoczynku, a macie zaplanowany mocny trening, to wystarczy pójść do parku, tak jak teraz już za chwileczkę będzie lato, można powiedzieć, wystarczy rozłożyć kot w parku na ziemi, usiąść sobie w pozycji siedzącej w siadzie skrzyżnym, chwileczkę pooddychać i już macie trening tak naprawdę, w dużym cudzysłowie trening macie zrobiony, tak? Nie zawsze to musi być pójście na siłownię i mocne naparzanie ciężarami, czy kolejne kilometry gdzieś tam wpisywanie w swoim grafiku, że zrobiliście. Wystarczy zacząć wplatać drobne rzeczy, ale na co dzień. No i to myślę jest bardzo cenna uwaga, bo wiele osób chce, żeby to było spektakularne, duże, a to też powoduje to, że generalnie ciężko to zrealizować. Dokładnie tak. I wtedy często szukamy wymówek, bo już jak mamy perspektywę, że dzisiaj powinniśmy zrobić kolejne 10 km, bo tak mamy zaplanowane, ale nie starczyło nam czasu, już dochodzą wyrzuty sumienia, że jestem do niczego, ten kortyzol zaczyna wzrastać i to nie jest dla nas korzystne. Natomiast jeżeli pomyślimy, odwrócimy troszeczkę ten sposób myślenia, pomyślimy inaczej, czy o ruchu, jako o takich drobnych rzeczach, które się składają na całość, to zupełnie uwalniamy się psychicznie. I to też jest bardzo istotne, żeby tego kortyzolu było jak najmniej, choć i tak na co dzień go mamy sporo. Po co sobie dokładać niepotrzebnym stresogennym treningiem? Dokładnie. Musi ta równowaga być zachowana. Dobrze, myślę, że to bardzo cenne. Tu 40 minut sobie już pogadaliśmy. Pewnie byśmy mogli gadać jeszcze dłużej, bo wcześniej chyba z 2 godziny gadaliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać. Bardzo cenna informacja i myślę, że bardzo fajna wiedza praktyczna. A powiedz jeszcze też, jeżeli ktoś by chciał Ciebie znaleźć, nie? Bo wróciłeś do social mediów, tak. Mówiłeś, że nie było Cię, tak, wróciłeś. Tak, miałem przerwę w social mediach, chciałem, że tak powiem, zresetować swój umysł i podejście do mediów społecznościowych, gdzie można mnie znaleźć w popularnych kanałach typu Facebook, Instagram, YouTube, czy wchodząc na moją stronę ruchnaturalny.pl. Tam prowadzę blog, tam możecie przeczytać artykuły, że tak powiem, moje artykuły, ale też moje myśli przelane na klawiaturę. Dużo rzeczy możecie się dowiedzieć z tego blogu odnośnie i treningu, podejścia, ale też odnośnie zmiany stylu życia, bo to jest bardzo istotne, bo my to, co tutaj mówiliśmy wszystko, też jakby mówiąc o tej klamrze takiej spinającej, żeby to wszystko zadziałało, to musi być zmiana stylu życia. To nie może być chwilowa zajawka, to nie może być tak, że dzisiaj sobie zrobię trening albo na chwilkę usiądę i się świat zacznie zmieniać. To musi być po prostu zmiana globalna. Tak jak każda inna zmiana, która musi zadziałać. Także na blogu możecie dowiedzieć się wiele cennych wskazówek, informacji, jak zmienić ten styl życia, żeby był dużo, dużo bardziej zdrowszy i korzystniejszy. Okej, także wpadajcie na ruchnaturalny.pl i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć. Hej!